Wybory samorządowe 2018. Debata kandydatów na prezydenta miasta Leszna. Witam Państwa serdecznie. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej i ostatnie spotkanie kandydatów na włodarzy. Dziś oczywiście kolej na Leszno, więc witam bardzo serdecznie w studio pani Grażyna, a właściwie Grażyna Teresa, tak. Banasik, bo tak to jest na liście do głosowania. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica Razem, pan Łukasz Borowiak. Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Łukasza Borowiaka. Dzień dobry Państwu. Pan Adam Andrzej Kośmider, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. I pan Grzegorz Stanisław Rusiecki, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dodam jeszcze, że kandyduje także pani Kamila Barbara Szaszner, Komitet Wyborczy Wyborców Leszno dla Mieszkańców, ale ta kandydatka zapraszana była, ale zaproszenia nie przyjęła, więc w tym czteroosobowym składzie, proszę Państwa, porozmawiamy sobie o tych wyborach i o Lesznie, przed i po wyborach. Proszę Państwa, no myślę, że pana prezydenta trzeba zapytać, dlaczego chciałby jeszcze na 5 lat zostać prezydentem Leszna. Pan Łukasz Borowiak. Ja myślę, że to, co się wydarzyło przez te ostatnie 4 lata, pokazało, że miasto się rozwija nie tylko pod kątem gospodarczym, ale także pod kątem infrastrukturalnym. Są realizowane inwestycje. Dowodem na rozwój miasta Leszna jest dobra informacja z Ministerstwa Finansów, że dochody z podatku od osób fizycznych wzrosną w porównaniu do tego roku o prawie 15,5 miliona złotych. Myślę, że jako prezydent miasta Leszna pokazałem, że nie boję się trudnych projektów. Jest wiele środków pozyskanych z Unii Europejskiej, prawie 100 milionów złotych. Te środki, które wpłyną w kolejnych latach, ale już są podpisane umowy, świadczą o tym, że będziemy realizować wiele ważnych zadań dla mieszkańców Leszna. To na razie tyle. Obecność tylu osób w studio świadczy, że jednak nie każdy uważa, że Łukasz Borowiak powinien być prezydentem przez następne 5 lat. Dlaczego nie powinien, pani Grażyna Banasik? Ja mam inne spojrzenie na zarządzanie budżetem miasta. Uważam, że sięganie po pieniądze unijne tak i to nie jest coś tak ogromnego w sensie sukcesu, bo programy są ogłaszane, fachowcy są w urzędzie i radni, którzy są dotychczas byli przekonani do tego, że trzeba korzystać z pieniędzy unijnych. Ale wydawanie już tych pieniędzy różnimy się bardzo. Może to jest też różnica, że kobiety mają na budżet generalnie inne zapatrywanie, czyli zadłużanie tak, ale bez jakiejś takiej ryzykownej granicy, która powoduje, że zaczynamy się trochę denerwować co do ilości, ale też lubimy to jako kobiety, że nie sięgamy tak daleko w przyszłość, tak jak tutaj się stało na o 48 lat wydłużamy zadłużenie miasta i to będzie dotyczyło no, naszych pokoleń następnych. Jestem inaczej zapatruję się na sposób wydawania pieniędzy, bardziej racjonalnie, ponieważ ten budżet bardzo wzrósł, w szczególności w tym roku w każdych jednych wydziałach ten wzrost nastąpił. Jak najbardziej jestem za wynagradzaniem pracowników, bo uważam, że pracownicy Urzędu Miejskiego nie powinny zarabiać najniższe krajowe. Ich kompetencje, odpowiedzialność jest znaczna i uważam, że to nie podlega dyskusji. Dziękuję bardzo. Pan Adam Kośmider, dlaczego chciałby zastąpić Łukasza Borowiaka? Szanowni Państwo, to jest proste. Chciałbym zrealizować program, który przedstawiłem w kampanii wyborczej. Program, który ma spowodować przełom w Lesznie, który spowoduje, że Leszno będzie się lepiej rozwijać. Tak jak wspominałem, 60 hektarów ziemi z KOWR-u na nowe inwestycje, ale to nie tylko to. Żeby Leszno mogło się rozwijać... Chciałbym tylko doprecyzować, że pański program jest po prostu lepszy od programu Łukasza Borowiaka. Tak, tak uważam i chcę go zrealizować. I oprócz tego, żeby Leszno się rozwijało, leszczyniacy muszą lepiej zarabiać. Mamy niskie bezrobocie w Lesznie, ale mamy też również niskie płace. Ja rozmawiałem z kilkoma przedsiębiorcami, którzy mają potencjalne inwestycje,
inwestycje, które mogliby zrealizować również w Leszni. Pytałem im, jak zrobić to, żebyście wy tutaj przyszli. Oni powiedzieli prosto, dajcie nam kadry. Dzisiaj współpraca między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową a biznesem powinna następować dużo lepiej. Powinniśmy wprowadzić studia dualne, żeby ci przedsiębiorcy mogli kształcić tą swoją kadrę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, ale trzeba ich po prostu tutaj do Leszna ściągnąć. Również kolejną sprawą jest Urząd Miasta. Uważam, że Urząd Miasta powinien być bardziej oszczędny i bardziej efektywny. Pan Grzegorz Wysiecki? Dlaczego startuję? No przede wszystkim dlatego, że uważam, że prezydentura Łukasza Borowiaka i minione 4 lata były dla miasta w wielu sytuacjach czasem straconym. To nie był dobry czas dla miasta. Dlaczego startuję? Dlatego, że czuję samorząd, jestem samorządowcem od 16 lat, byłem wiceprezydentem przez 4 lata. Ostatnie 4 lata miałem szansę spojrzeć troszeczkę z zewnątrz, z dystansem na to, co dzieje się w mieście. Z całą pewnością zaproponowałbym zupełnie inny styl zarządzania miastem, współpracy z pracownikami samorządowymi, z przedsiębiorcami, z członkami organizacji pozarządowych, ale także skoncentrowałby się na takim codziennym kontakcie z mieszkańcami. Dlaczego taka kandydujemy? Bo mamy też, zupełnie świetny inny styl, to znaczy jaki świetny, bardzo mało otwarty, bardzo zamknięty. Znaczy ten duży, obecny pański będzie... Tak, bardziej otwarty, bardziej merytoryczny, rzeczowy. Natomiast chciałbym powiedzieć, że mamy też wspaniałych kandydatów do Rady i mamy doskonały program wyborczy i te trzy elementy sprawiają, że wierzę, że jesteśmy ciekawą alternatywą i propozycją dla mieszkańców. Panie prezydencie, chce się pan odnieść jakoś do tego, czy niekoniecznie? Nie, no oczywiście, no słyszeliśmy tu różne wizje funkcjonowania samorządu. Jeżeli chodzi o otwartość, to tu akurat z tym argumentem nie mogę się zgodzić, bo same organizacje pozarządowe, które działają w Lesznie, pokazują, że wszelkie inicjatywy oddolne, wszelkie pomysły są realizowane przy współpracy z miastem. Otwartość jak najbardziej. Są rozmowy z mieszkańcami, było przeprowadzonych szereg konsultacji, szereg spotkań z mieszkańcami. Te ważne inwestycje, które będą realizowane lub już są realizowane, też wynikały, jakby ta realizacja tych zadań wynika z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Także takie argumenty... Bardzo często, panie prezydencie, z tych konsultacji niestety niewiele wynika. Moim zdaniem bardzo dużo, bo sam portal konsultacje.leszno.pl, on był nieaktywny za czasów pana wiceprezydentury, natomiast za czasów mojej prezydentury stał się aktywnym portalem. Mało aktywny. Wybory samorządowe 2018. Debata kandydatów na prezydenta miasta Leszna. Jakie pozytywy i jakie negatywy dostrzegacie państwo w obecnej administracji miasta? Panie prezydencie. Jest coś złego w ogóle, co nie udało się zrobić? Ja muszę powiedzieć, że zostałem wspaniałych pracowników. Bardzo dobrych pracowników, dobrą kadrę. To są osoby, z którymi współpracuję. Współpracował także mój poprzednik. I to jest największa wartość Urzędu Miasta, tej struktury. I myślę, że robimy wszystko, żeby mieszkańcy byli zadowoleni. Tak ostatnio sobie rozmawiałem z Dominikiem Kazimierczakiem, kierownikiem Miejskiego Zarządu Dróg, ile czasu musieliśmy poświęcić przy współpracy z różnymi wydziałami, jednostkami, żeby na przykład strefa inwestycyjna, idea powstała z prawdziwego zdarzenia. To są działania, które wykonujemy wspólnie. Ta sfera powstała w poprzedniej kadencji. Mówię o powstałych zakładach, bo to jest fakt. Natomiast rzeczywiście ja jestem prezydentem spełnionym, bo udało się naprawdę pozyskać środki. To nie jest tak łatwo, pani Grażyno, uzyskać środki finansowe na duże inwestycje. Jak się ma dobrych fachowców w urzędzie. Ale to świadczy o tym, że rozwijamy się, że miasto ma ogromny potencjał. Tym potencjałem są oczywiście mieszkańcy naszego miasta. Urząd nie powinien przeszkadzać. Urząd powinien wspierać. I naprawdę oceniam tą prezydenturę, jeżeli sam miałbym się ocenić jako dobrą. Zawsze można powiedzieć, że coś na mnie wyszło. Ale właśnie, czy jest coś, co... Ja nie mówię, że pan się bił w pierś, ale na przykład miał niedosyt. Myślę, że co prawda w tym programie w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym było bardzo mało środków na rewitalizację z tą
twardą i rzeczywiście nie udało nam się złożyć wniosku, znaczy złożyliśmy wniosek o remont ratusza, natomiast no, błędy formalne i no, odpadliśmy jakby już w pierwszej fazie tego konkursu. Natomiast naprawdę ciężka praca nie tylko moich współpracowników, ale także i radnych, bo to też trzeba powiedzieć, poskutkowała, że ten budżet po stronie dochodowej i wydatkowej co roku wzrastał. To też jest fakt. Dziękuję bardzo, pan Adam Kośmider. Przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość było w takiej koalicji z PL18, czyli współrządziło miastem. Tak, szanowni państwo, no niestety szereg inwestycji nie udał się. Uważam, że tutaj jedną z porażek było to, że nie zmodernizowaliśmy ulicy Lipowej, gdzie ronda właściwie aż się proszą mieszkańcy o to, żeby się znalazły. No, zrobimy to w etapach, ale oczywiście wspomnę tutaj o kontenerach kultury, które przez prawie 3 lata próbowaliśmy procesować. W końcu, kiedy znalazły się na to pieniądze, nie znalazł się inwestor, który za te... Wykonawca, który by to zrobił. No i uważam, że zadłużenie miasta również tutaj budzi jakieś kontrowersje, ale no, jeżeli się zadłużamy tylko po to, żeby inwestować, i to jest dobre. Powołuje po prostu nowe siły w mieście, nowe podatki i w ten sposób no, miasto się rozwija i trzeba korzystać z tej dźwigni finansowej, którą są kredyty czy emisja obligacji. Ale oczywiście mamy też wiele sukcesów, które wpływają, powiedzmy, razem z polityką rządową. Największy, pańskim zdaniem. Największy... Pańskim zdaniem, tak na szybko, sukces tej kadencji. Największy sukces tej kadencji, uważam, zdobycie, pozyskanie ze środków rządowych pieniędzy na DK12, bo są gigantyczne środki po prostu. Ze środków Unii Europejskiej. Tak jest. Pan Grzegorz Rusiecki. Największą siłą miasta są zawsze jego mieszkańcy i tu absolutnie zgadzam się z prezydentem, wykwalifikowani, świetni urzędnicy. Szkoda, że bardzo często ci urzędnicy nie są wysłuchiwani przez prezydenta w takim zakresie, w jakim powinni. Pan prezydent zechciał wspomnieć o wniosku, który miasto złożyło na modernizację ratusza, który odpadł ze względów formalnych. Ja przypomnę, że pan prezydent publicznie poinformował o tym, że z jego własnej inicjatywy ten wniosek na kilka dni przed złożeniem został zmodyfikowany, zmieniony. Bardzo szkoda, że tak się stało. Wydaje mi się, że jednak powinniśmy oddać te kompetencje tym pracownikom, którzy są do tego dedykowani. Prezydent powinien mieć większe zaufanie do ludzi, z którymi współpracuje. Jakie są minusy tej kadencji? Z całą pewnością zwiększające się zadłużenie i w związku z tym bardzo minimalne szanse na tak intensywnie inwestowane środki w latach kolejnych. Pan Adam Kośmider zechciał powiedzieć o tym, że nie ma nic przeciwko temu, aby zadłużać się na inwestycje. Ja również, ale pragnę podkreślić, że w minionej kadencji zadłużenie miasta wzrosło o ponad 40 milionów złotych, co daje średnio rocznie 10 milionów złotych. Tegoroczne 10 milionów złotych obligacji zostało przeznaczone tylko i wyłącznie na wcześniejszą spłatę obligacji z roku 2019, a więc nie były to środki przeznaczone na inwestycje. No ale inwestycji było na ponad 90 milionów. Ad vocem, panie prezydencie, punkt widzenia państwa radnych, którzy przez 16 lat czy więcej, będąc radnymi, głosowali za zaciągnięciem zobowiązań. Zgadzam się, mam nadzieję, że na inwestycje. Dzisiaj oczywiście argumentują, że nie można zadłużać miasta. Pieniądze, które ja zostałem... To było pana stanowisko z 4 lat. 150 milionów złotych zastane w trakcie mojej prezydentury. Ale jedno wiem, że to są pieniądze, które nie konsumujemy, a przeznaczamy na inwestycje. I teraz, drodzy państwo, jeżeli uzyskujemy 100 milionów złotych na różne inwestycje, na projekty twarde, projekty miękkie, no wkład własny musi być. No, Unia Europejska czy rząd nie przekazują 100% dotacji. To miałbyś tylko adwokatem, panie prezydencie, a jeszcze pana Grzegorza chcę zapytać o jedną rzecz. A jest jakiś sukces, który pan uznaje i stwierdza, że rzeczywiście dobrze zrobiła obecna administracja? Do niedawna uważałem, że Teatr Miejski jest sukcesem osobiście prezydenta i administracji, natomiast wszyscy obserwujemy, co dzieje się w teatrze. Trudno byłoby na dzisiaj powtórzyć to zdanie. Czyli nic. No z całą pewnością jakby sukcesem całego samorządu była współpraca z prezydentem. Ja myślę, że każdy prezydent chciałby mieć taką opozycję, jaką miał prezydent Łukasz Borowiak. No właśnie przedstawicielka opozycji, Grażyna Banasik. Co się udało, co się nie udało? Nie udało się i tu się różnimy. Ja jestem w stanie udowodnić obecnemu prezydentowi, że 24 milionów nie przeszły środki majątkowe miasta. Czyli to nie do końca. A co to znaczy? Gdyby środki pani to wyjaśniła... majątkowe to są inwestycje, które wchodzą w majątek. Czyli wkładamy pieniądze, które przychodzą własność
materialną samorządu. A o jakim majątek mówimy? O jakim majątku mówimy? Mówimy o różnych majątku, różnym majątku. I tu się różnimy, i to w debacie poprzednieśmy się w tej względzie różnili. I wytyka mnie pan prezydent to, że byłam w Radzie wtedy, kiedy to zadłużenie było. Ale to zadłużenie było na tyle bezpieczne, że raty kredytowe były obliczone na 26 lat. I były to raty, które mało tego, ze środków wolnych średnio rocznie po 5-6 milionów spłacaliśmy dodatkowo, żeby panu obecnemu prezydentowi było łatwiej. Pani Grażyno, ale to były pieniądze spłacać, które były oprocentowane bardzo wysoką prawie stawką. Dzisiaj, dobrze, ale to spłacali. Dzisiaj pieniądz bardzo niewiele kosztuje. 2015-2018 spłaciliśmy i spłacimy około 62 milionów złotych. I jednocześnie zaciągnęliśmy ponad 100 milionów. Ja tylko przypomnę, że przy podziale wolnych środków, przecież dyskutowaliśmy o podziale wolnych środków, zawsze są pewne propozycje różnych inwestycji. Zawsze znalazła się kwota na systematyczne spłacanie. No naprawdę niewielka z tych. No tak, ale drodzy państwo, z jednej strony podliczymy, mówicie, panie prezydencie, ale bardzo proszę, ja myślę, że nie jest to argument. Budżet jest stabilny, budżet na rok 2019 będzie budżetem proinwestycyjnym i to są fakty. O przyszłości za chwilę, ale jeszcze czy doceniacie co, jakiś sukces? Jest coś takiego? To znaczy sukcesem jest to, że w spokoju udało się obecnemu prezydentowi współpracować z Radą dzięki poparciu radnych PiS-u i miał bardzo dobrą kadencję w sensie swoich zarządzeń i to stanowiło o takim spokoju decyzyjnym w samorządzie, a z drugiej strony okazało się, że przez całą kadencję Lewica nie atakowała prezydenta non-stop, zarzucając mu niewłaściwe decyzje. To jest sukces prezydenta, że Lewica go nie atakowała. Praktycznie sukces także Lewicy, że potrafiliśmy zachować stoicyzm, potrafiliśmy zachować właściwą ocenę projektów, które nie negowaliśmy z samego faktu, że należy negować, bo to jest prezydent taki czy inny, tylko ośmy oceniali projekty. Wybory samorządowe 2018. Debata kandydatów na prezydenta miasta Leszna. Przypominam państwu, w niedzielę jeden krzyżyk tylko, przy jednym nazwisku państwo stawiają. No i teraz to pytanie, dlaczego ten krzyżyk przy tym nazwisku, a pytam przede wszystkim o najważniejsze plany, zamierzenia, mówiąc wprost, obietnice wyborcze, które państwo zrealizujecie i to w tej kadencji. Na to kładę nacisk, nie na dwie kadencje, tylko na jedną. Co najważniejsze wykonacie? Kto teraz pierwszy? Może ja zacznę. Bardzo proszę, pani. Dla nas najważniejsze jest budowanie zaufania między mieszkańcami i władzą. Dlatego pierwszym takim generalnym postulatem są właśnie rady osiedlowe. I byśmy się nie sprzeczali dzisiaj, czy konsultacje społeczne były, czy nie były, były efektywne, czy nieefektywne. To w radach, osiedlach tkwi siła ludzi i siła mieszkańców. Prowadzicie rady osiedlowe? Tak jest, ile? Na pewno. Podzielimy miasto przynajmniej na 4 okręgi, tak jak są okręgi wyborcze, chyba że mieszkańcy będą mieć chęć na mniejsze skupiska osiedlowe, typowo blokowe, ale na pewno rady osiedlowe, które to tam tworzą się pomysły, to tam się władza powinna zwracać do wysłuchania propozycji mieszkańców. I drugą istotną rzeczą to jest utworzenie naprawdę cyfrowej platformy, która w sposób jasny będzie dała możliwość sprawdzania wydatkowania pieniędzy. Nie tak jak w tej chwili my jako radni mamy kłopoty ze znalezieniem poszczególnych pozycji w BIP-ie i on jest nieefektywny, nie jest łatwy do ogarnięcia. Naprawdę, panie prezydencie, proszę posłuchać mieszkańców, bo myśmy to mieli w tej chwili tą możliwość i całkiem inaczej to przereformujemy. A zadłużeniu koniec. Znaczy jak to koniec? Koniec w sensie takich ilości, bo jeżeli ja mówię o 190 milionach zadłużenia, to przecież do tego trzeba jeszcze dołożyć odsetki 40 i ileś. Owszem,
pieniądze unijne, ale to też muszą być wyważone, a nie tak, jak ja mówiłam, Słowiańska nie brać. Panie Grażyno, a konkretny w takim razie plan. Przestajecie zaciągać całkowicie? Nie, mądrze do inwestycji, które się pojawią w sensie pieniędzy rządowych, unijnych, ale też trzeba analizować. A przepraszam, nie cieszy się pani, że jest remontowana ulica Słowiańska z dofinansowaniem zewnętrznego? Nie. Pani Grażyna mówiła o też infrastrukturze podziemnej, tak jest. To już pan Adam Kośmider zaczął. Szanowni Państwo, no, plan jest prosty. Tak jak wspominałem, 60 hektarów na inwestycje, które spowodują przełom w Lesznie, jak również budowa przystanków kolejowych w Zaborowie i w Gronowie, które uatrakcyjnią strefę inwestycyjną. Oczywiście skorzystam ze środków rządowych, czyli 5 miliardów złotych na drogi lokalne i tak jak obiecałem, przez 5 lat kadencji chcę utwardzić wszystkie drogi gruntowe w Lesznie, więc wynikając z prostej, licząc z prostej arytmetyki, będzie to około 6 kilometrów dróg w pierwszym roku kadencji. I ostatnim punktem, właściwie przedostatnim, jest budowa żłobka miejskiego, którego brakuje, jak również wprowadzenie uchwały dotyczącej zwierząt. Znaczy żłobek jest w mieście. 8 żłobków, 2 żłobek kluby miejski. Dziecięcy. Miejski, samorządowy. Tak, miejski, samorządowy żłobek. Pan Grzegorz Wysiecki? Przede wszystkim miasto transparentne, miasto przejrzystych reguł, miasto, w którym jasne są kryteria zatrudnienia, awansu, jasne są kryteria podziału środków publicznych, w tym podziału na stowarzyszenia. Z całą pewnością w pierwszym roku... A jak bardzo jasne mają być? Znaczy, jak chce pan to zrobić? Pan Grzegorz mówi, nowa platforma cyfrowa, na przykład jeżeli chodzi o wydatki, a u pana... Przejrzystość, jeżeli chodzi o nabory, komisje konkursowe do rad nadzorczych i na prezesów spółek. Jeżeli chodzi o konkursy naborów, konkursy otwarte, przynajmniej jeżeli chodzi o stanowiska kierownicze, takie, na które wszyscy mieszkańcy będą mogli przyjść, zapoznać się z koncepcjami. Jeżeli chodzi o środki publiczne dla stowarzyszeń, to oczywiście decyzja z prezydenta, ale po wcześniejszych szerokich konsultacjach z samymi stowarzyszeniami, aby stowarzyszenia wiedziały, na jakiej podstawie i dlaczego jedno dostało, mając powiedzmy 120 ćwiczących 5 tysięcy, a drugie, które ma 10, dostało 12 tysięcy. To są rzeczy, które bardzo często dzisiaj są niejasne. Co jeszcze? Centrum Organizacji Pozarządowych. Prosta rzecz. Będziemy sobie to rozwiązywać, ale prosta rzecz. A więc Centrum Organizacji Pozarządowych. Realna rewitalizacja. Oczywiście parasolki są piękne, są wspaniałe, one cieszą oko, ale nie na tym polega rewitalizacja. A więc czy dostaniemy pieniądze zewnętrzne, czy nie, co roku systematycznie zaczniemy od perły leszczyńskiej, czyli ratusza i rynku. To znaczy, Grzegorz Rusiecki wyremontuje ratusz, nawet jeżeli nie będzie dofinansowania, tak to można rozumieć? Rozpoczniemy tą modernizację, bo dzisiaj w tym zakresie, jeżeli mówię o ścisłe centrum miasta, nie dzieje się kompletnie nic. Jeżeli chodzi o kwestie związane ze sprawami społecznymi, obniżymy opłatę za żłobki o połowę i rozpoczniemy... Do jakiej kwoty? Mniej więcej, 300 zł dzisiaj. Mniej więcej to tak, jak płacimy w tej chwili za przedszkole, czyli w granicach 180 zł miesięcznie. Jeżeli chodzi o kwestie związane z komunikacją, będziemy chcieli rozbudowy ścieżek rowerowych, wprowadzenia systemu roweru miejskiego, a także zniesienia opłaty za komunikację miejską. No to może odniosę się do wypowiedzi pana radnego. No dobra, to jedziemy. Po pierwsze, jeżeli będzie pan radny chciał wprowadzić bezpłatną komunikację, to przypominam, jest trwałość projektu i jakakolwiek ingerencja w trwałość projektu, panie, czyli 14,5 miliona oddane. Mówimy o projekcie zakupu nowych autobusów. I tak doposażenia autobusów nie tych 8, ale także tych, które aktualnie mamy. Okay. Jeżeli państwo będziecie chcieli wprowadzić bezpłatną komunikację, 14,5 miliona trzeba będzie zwrócić do Urzędu Marszałkowskiego. To po pierwsze, ale rozumiem, jest to kampania, trzeba iść, ale mówmy o realiach. Jeżeli chodzi o ratusz, to odniosę się, mamy dokumentację, teraz będziemy składać już wniosek do ministerstwa. Naprawdę, te koncepcje to już naprawdę ale wszyscy znamy. Koncepcje, oczywiście, to co pan mówi o tym, no tak, ale drodzy państwo, jeżeli otrzymaliśmy z Ministerstwa Rozwoju i to projekt jest realizowany w ramach modelowej rewitalizacji, no nie ma pan wiedzy, na właśnie inwentaryzację, koncepcję, dokumentację. Rzeczywistość po faktach, a nie po tym, co pan mówi. To realizujemy ten program. Fakty się liczą. Szanowni państwo, można mówić i obiecać, co się chce i chwała, bo na tym polega kampania wyborcza. Natomiast co będzie realizowane w przyszłym roku, czy w ciągu 5 lat? Po pierwsze, wybudujemy dom senioralny na Grzybowie. To jest bardzo
bardzo ważna inwestycja dla seniorów. Po pierwsze, wybudujemy nową szkołę, szkołę podstawową numer 3. Kolejna ważna inwestycja, która będzie nas kosztowała kilkanaście milionów. Po pierwsze, trzeba rozpocząć inwestycję bardzo ważną dla Zatorza, czyli przebudowę ulicy Święciechowskiej. Przebudujemy ulicę Osiecką, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach obszaru strategicznej interwencji. Ale to są inwestycje, które będą realizowane i są skutkiem działań moich i moich współpracowników. Panie prezydencie, no, to, o czym pan mówi, to się w dużej mierze znajdowało w pana programie wyborczym w roku 2014. Nie. No panie prezydencie, szkoła, ulica Święciechowska, to są rzeczy, które pan szkoła była w innym miejscu. Ale gdyby, tak, no drodzy państwo, szkoła oczywiście została wybudowana także w dzielnicy Zaborowa. Jeżeli chodzi o... coś takiego, czego nie było, co nie powiedzą, że już było, to... Ja pokazałem wizję miasta na przestrzeni 10 lat i dla mnie jest to, żebyśmy mogli się skupić, żeby na przykład też wybudować bibliotekę, koszt 25 milionów. Dla mnie najważniejsza inwestycja, która musi zostać zrealizowana w przyszłej kadencji, to jest budowa hali widowiskowo-sportowej z basenem. I to nie ulega wątpliwości, mam program funkcjonalny. Mam program funkcjonalno-użytkowy. Mam program funkcjonalno-użytkowy i być może nowa kadencja będzie chciała rozmawiać o tej inwestycji poważnie, szukając też oczywiście środków, bo tu akurat jest szansa, aby pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Okay, to jest najważniejsza sztandarowa, o której powiedział pan prezydent. Ja wiele tych inwestycji. Ja przypominam jeszcze bardzo. 60 hektarów, to tam są dwie koncepcje się biją, bo pan Adam ma inną, pan prezydent ma inną. Opieram się na zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. No to powiem wprost, no trzeba plan miejscowy zmienić, a jeżeli zresztą musi się zmienić, to i trzeba zmienić plan zagospodarowania albo studium. Istotnie będziemy realizować wiele zadań. Będzie jeszcze wiele zadań realizowanych w ramach projektu Zielone Leszno. Teraz mogę recenzować. Dla mnie najważniejszą rzeczą to jest ludzi, którzy w jakiś sposób są wykluczeni. Jeżeli państwo nie działa, a nie działa, nie mamy hospicjów, szpitale nie otwierają usług takich, na których nie mogą zarabiać, ponieważ w szpitalach złotówka do złotówki, musi być zysk. I hospicjów nie ma. Co pani proponuje? Tu musi wejść samorząd, skoro dla mieszkańców państwo nie zapewnia. I samorząd ma zrobić... Tak jest. Hospicjum? Hospicjum przynajmniej być miejscem, gdzie zacznie się dyskusja i być może pojawi się organizacja. Pan Grażyna, ja gwarantuję, że jeżeli zwróci się pani do rządu, czy do ośrodki centralne na hospicjum, to te środki się znajdą. Proszę mi pokazać jeden w Polsce, gdzie rząd dał na hospicjum. Oczywiście, że są miejsca pod Warszawą, w Piasecznie jest takie miejsce, gdzie takie hospicjum powstało. Są te środki, tylko jeżeli nie będziemy dobrze współpracować z rządem, jeżeli nie pojedziemy tam, nie porozmawiamy, nie zapytamy, no to przepraszam bardzo, podstawowa zasada, jak nie zapytasz, to się nie oferta musi być, a nie, że ja będę jeździć i się wypraszać, oferta ze strony rządu. Pan Grzegorz Rusiecki, jest bardzo wiele rzeczy, każdy ma je w swoim programie, ja bym się nie spierał o kwestię hospicjum, bo każdy prawdopodobnie ma to w swoim programie, wszyscy mamy halę wielofunkcyjną z basenem, wszyscy chcemy zielonego miasta, ja się bardzo cieszę, będę kibicował za te 60 hektarów, bo Leszno potrzebuje takiego fajnego placu, gdzie rodziny w weekendy będą mogły przyjść, zrobić sobie grilla, usiąść na kocyku i fajnie spędzić czas. Natomiast chciałbym także zwrócić uwagę na takie bardzo drobne rzeczy. Na infrastrukturę, która już istnieje. Na przedszkola, które wymagają do inwestowania. Na szkoły, które wymagają do inwestowania. Budynki komunalne. Proszę państwa, my inwestujemy bardzo dużo w taką strefę zewnętrzną. Ja chcę powiedzieć, że jeszcze ciągle ponad 400 mieszkań nie ma łazienki ubikacji w swoim domu, tylko ma je... Mówi pan o mieszkaniach komunalnych. A więc jest mnóstwo takich drobnych potrzeb, na które mieszkańcy zwracają uwagę. Likwidacja barier architektonicznych. Ja tego doświadczyłem pierwsze, jak z synem wózkiem zacząłem jeździć. Tego wcześniej nie dostrzegałem. A z kolei dla wielu niepełnosprawnych to są bardzo poważne rzeczy. Jedno zdanie. Szanowni państwo, no proszę iść na miasto, zobaczyć, ile budynków w tej kadencji komunalnych zostało wyremontowanych. Oczywiście inwestujemy bardzo duże pieniądze i staramy się remontować lokale. Budujemy także 96 mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Te inwestycje są. Jeżeli chodzi o likwidację barier architektonicznych, no przy każdej nowej inwestycji, a to widzą mieszkańcy, jest tak zaprojektowana ta inwestycja, żebym po prostu...
prezydencie 3 miliony 900 na remonty mieszkań komunalnych od 2012 roku jest tylko o milion. Jaka degradacja wartości i jakości tych budynków nastąpiła? Największe dofinansowanie, trzeba rozmawiać z dyrektorem Szafrankiem, który potwierdzi, że to było największe dofinansowanie, jedno z największych dofinansowań. Szanowni Państwo, już zupełnie na koniec, to co jest moim ulubionym konikiem, każdy z Państwa jedno pytanie do jednego kontrkandydata. Macie coś przygotowane? No ja mam. Proszę bardzo, ale do jednego. Nawet sobie wydrukowałem i chciałbym też przekazać panu radnemu Rusieckiemu, żeby powiedział słuchaczom, mieszkańcom Leszna, jakie trzy projekty wcieli pan podczas obecnej kadencji w życie i one się udały, ale to, co chyba jest ważne i istotne, bo zawsze pan podkreśla, że pełni pan ważną funkcję jako wiceprezydent miasta Leszna, to niech pan powie o trzech projektach, które pan zrealizował, z którego pan jest zadowolony i które cieszą mieszkańców. Prezydentowi Tomasza Malepszego. Trzy. Panie prezydencie, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że pan już powinien wiedzieć po 4 latach, że organem jest prezydent, wiceprezydent jest bardzo wysokim, ale jednak urzędnikiem. Jeżeli pan mówi o trzech rzeczach, które mi się udały, to powiem po pierwsze. Wspólną satysfakcją dla poprzedniej kadencji było powstanie inkubatora przedsiębiorczości. Rozwój strefy inwestycyjnych. Mówię o rozwoju strefy w kwestii związanej z infrastrukturą, z przygotowaniem infrastruktury. I trzecie, pierwsze kluby seniora. Pierwsze kluby seniora, które dzisiaj spełniają swoją rolę, które są otwarte dla mieszkańców. Każdy z nich był potrzebny i myślę, że to może być takim sukcesem. A lodowisko? Myślę, że lodowisko jest ogromnym sukcesem. A pana był też sukcesem? Pan pyta, więc mówię, że był sukcesem. Tak, dziękuję. Odpowiedź padła. Pan Grzegorz Rusiecki ma pytanie? Nie, ja dziękuję. Myślę, że mieszkańcy... Pan Adam Kośmiak. Ja myślę, że leszczynianie są już zmęczeni po prostu tą kampanią, więc zapytam może panią Grażynę tak przewrotnie, jak pani weekend spędzi bez kampanii wyborczej. Wspaniale. Pojadę nad jezioro, zobaczyć jak kaczki fruwają, jak gęsi już głośno kwaczą, jak... Także miło. Różnica między głosem kaczek i gęsi jest bardzo znaczna. Pani Grażyna Banasik, pytanie ma do... Ja do prezydenta. Panie prezydencie, proszę mi powiedzieć, czy pan jakąkolwiek stymulację, bo ja przeczytałam 2014 rok pana program i wiele zadań nie zostało zrealizowane łącznie z... Zmierzamy do pytania bardzo. I ten 38-stronicowy też przeczytałam. Czy jakąkolwiek stymulację finansową, bo ja rozumiem, że pan mówi o 10 latach i tak dalej, czy jakąkolwiek stymulację finansową pan robił w tym programie w sensie pieniędzy? To jest program rzeczywiście przygotowany na nie na 5 lat, tylko na 10 lat. To będzie też konsekwencja pewnych działań tej nowej kadencji. Natomiast akurat w tym projekcie, w programie nikt z państwa nie przedstawił żadnej symulacji. Ja tylko mogę powiedzieć akurat odnośnie projektu, który przedstawił pan Adam Kośmider, to projekt przedstawiony przez kandydatów Prawa i Sprawiedliwości mniej więcej według wyliczeń specjalistów z Wydziału Architektury Planowania Przestrzennego będzie kosztował nasze miasto około 100 milionów złotych. Ale tego pańskiego programu tam nie ma żadnych. Nikt nie wyliczał z państwa. Proszę państwa, kończymy już. Bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam, w niedzielę od 7 rano do 21 głosujemy. Jeden krzyżyk przy jednym kandydacie na prezydenta. Grażyna Banasik, Łukasz Bełowiak, Adam Kośmider i Grzegorz Wysiecki byli naszymi gośćmi. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Wybory samorządowe 2018. Debata kandydatów na prezydenta miasta Leszna.